co tu dużo nie mówić, już za chwilę, no powiedzmy, mam zegar włączony, więc za chwileczkę, mam stopery wszystkie poustawione, a czy na mój maraton, który będzie trwać około 3-4 godzin, nawet Urillo, zaczynam z Lazurowa Stronicza, tu proszę bardzo, i zaraz będziemy jechać, tak w skrócie, więc mamy kamerę i możemy tak w skrócie prawie już zaczynać, tylko wypożyczę go i lecimy. Co tu dużo mówić, zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, czemu widzę? Proszę Was na kolejny odcinek z Avizona, że przedstawiałem nawet Urillo w nowym sezonie i w nowych tutaj kolorach. Zaczynamy! Tak, i jak tutaj zaczynamy, możecie usłyszeć oczywiście stare dobre hity, ponieważ oczywiście będą też nowe w tej nowej serii. Tak, ponieważ zaczynamy dzisiaj nową serię, jak ona się będzie nazywać, nie wiem, może powiedzmy Kierunek Białęka? Może być, czemu by nie. Taki pierwszy, takie no, mogliście się domyślać, gdzie będziemy jechać. Ale Kierunek Białęka dziś zaczynamy i to jest bardzo ciekawe, bo zaczynamy z miejsca, gdzie zazwyczaj, jeśli już to kończyliśmy naszą serię, z Lazurowej. Będziemy jechać przez Bemowo, Babice, tutaj macie taką minimapkę, tam początek, jak to ma wyglądać. Ale w skrócie to naprawdę będziemy przejrzeć dosyć duży skrap. Jak sobie pamiętam, to jest ponad 11 km w jedną stronę. A później się zacznie prawdziwy maraton, kiedy to z Białęki będzie pewnie live'ik z tego zrobione. Będziemy jechać bulwarami do... Będziemy jechać wałem od Białęki przez bulwary, kończąc pod Cenka w Centrum Nauki Kopernik. Więc naprawdę się zapowiada ciekawy maraton. Tym bardziej, że mam już dosyć dużo planów na nowe odcinki z nowych miejsc. Nie tak jak to było zawsze w centrum, będziemy jeździć teraz po obrzeżach trochę miasta. I w centrum, jeżeli będą jakieś nowe miejsca, ścieżki czy coś, bo nie chcę się tutaj tylko kręcić na tych ścieżkach, co już dobrze znacie, będziemy wyjeżdżać trochę poza okolice, ale tak jak mówiłem, ja to muszę być bardziej w trakcie maratonów, wtedy mogę po prostu bardziej gdzieś pojechać daleko, bo ja jednak muszę się trzymać bliska, bo czas to nie pieniądze, nie? Tym bardziej, że teraz pojawia się nowy dodatek do Cities, więc muszę trochę to bardziej przy tym pokręcić i muszę już koniecznie kupić, tutaj parę osób się na pewno ucieszy, mikrofon, ponieważ ten mikrofon, który teraz aktualnie mam, no to taki mikrofon, no. Ale jest, mam pomysł już mniej więcej, może sobie jeszcze zarezerwować trochę fotki i jak już będę gotowy, no to będę w to iść, tylko jeszcze nie wiem, jak będę nagrywać wtedy odcinki na PS4, bo jednak ten mikrofon jest bardziej... Nie wiem, zobaczymy, tak? Jak będzie, to zobaczymy. Coś tam prędkość zgubiło. Od razu jest 0. Aha, coś się spóźniło. Ogólnie średnia prędkość nie jest zła, jak na to, ile tutaj staliśmy, bo jest aż 15 km na godzinę. Ogólnie będzie taki jeden odcinek, gdzie prawie 36 na godzinę normalnie na prostej drodze wykręciłem przy wiatrach. I do takich niesprzyjających wiatrach. Więc naprawdę całkiem dobrze zaczynamy nasz nowy sezon. Jak możecie zauważyć, nie było ostatnio trochę odcinków. No, jest to związane z tym, że jednak musiałem się trochę zabrać, bo tutaj trochę parę nowych efektów. Jak widzieliście na początku, Avizonosz jest zawsze teraz będzie się zaczynać od tego, że Avizonosz jest na żywo nagrywany i jest to przejście przez kamerę. To są nowe rzeczy, które musiałem skopiować z telefonu i miałem jeszcze trochę innych rzeczy do zrobienia w tle. Politykę teraz jeszcze montuję i bardzo chciałbym nagrać kolejny odcinek z Lego, ale jak mówiłem, muszę wyczyścić sobie obiektyw w telefonie, a to nie jest takie proste, jak telefon się trochę rozkleja. Ale dobra, mniejsza z tym, mniejsza o gadaniu o mnie. Mamy dzisiaj odcinek przed nami. Pewnie odcinki będą teraz trwać, jak mamy tutaj 18 minut, to tak będzie coś koło 19 minut trwać. No, jestem bardzo ciekawy, kiedy będzie Park Life na PS4. Może wy już wiecie o tym, że już jest. Nie wiem, ja tego niestety nie powiem wam, bo ja nie wiem. Jak widzicie, to mamy też godzinę. Mamy 12:09. A jeszcze zanim do tego dojdziemy. Tego nie wiem, czy uwierzycie mi. Ja chyba tej trasy jeszcze nigdy nie nagrywałem. Ja tu pojechałem, kiedy sam jeździłem sobie. To jest całkowicie nowa droga dana. On tam, nie wiem, ma z góry 2 lata jakoś.
no może 2-3 lata, więc całkiem nowa jak na warszawskie drogi. I jest całkowicie naprawdę przepięknie zrobiona, bo są nowe ścieżki rowerowe, nowe chodniczki, asfalt nowy, nowe linie autobusowe i naprawdę usprawniło tutaj, bo to jest taka, to jest jedna z obwodnic takich Warszawy, taka tam trochę mniejsza, mniejsza, ale jednak obwodnica, bym powiedział, że wręcz. Więc naprawdę całkiem nieźle. Gorzej z tym, że na każdej krawie świata się tutaj stoi, więc to akurat nie jest mało fajne, ale pomijając, to naprawdę jest całkiem przyjemne. Chwila dla mnie. Ogólnie też jest kiepsko, bo muszę dzisiaj zapomniałem sobie kupić wodę do domu i nie mam co pić. No tak jakoś wyszło. No, jak nie kupię sobie wody, to później są problemy, także muszę. Co mam dzisiaj, na tym krótkim dzisiejszym krytycznym materiale, przejedziemy ponad... Czekaj, to będzie raz... 2, 3. Coś koło 4 km to naprawdę jest takie nieźle jak na 18 minut. Ale dobra, tak czy siak, miałem pomysł, że w 20 minut przejdę 10 km, to nie? To darmo, co nie? Tak, nie miałem, ja mam dziwne różne pomysły. Dobra, ale tak czy siak, jak ktoś nie wie gdzie jedziemy, no to jesteśmy na Portugalcie. Nie no, no chyba jesteśmy na Bemowie. Tak, jesteśmy na Bemowie, bo zaraz będziemy przyjeżdżać obok ratusza Bemowa. Więc tak, Bielany są trochę wyżej. No, Bielany są do Młocin, będziemy jechać przez Młocin oczywiście. Jedna teraz, będą później dwie trasy, które teoretycznie już kojarzycie. Ale jak to ja, więc już będę musiał je powtórzyć, no bo jednak trasy na Białońce są po prostu zawsze przepiękne i zawsze wspaniałe i nawet w nowym sezonie trzeba je po prostu powtórzyć. No, i jak tutaj słyszycie, o, widzimy już, mamy prawie 1,5 km, nie, naprawdę, całkiem miałem niezłą prędkość, prędkość była jeszcze dobra, tym bardziej dlatego, że to był początek, była moja pierwsza klasa tego dnia, wracając z tej godziny, jest 12.11, co znaczy, że o 12 prawie zacząłem, i jak o 12 zacząłem, to wiecie, kto jest, o 20, chyba 22 dopiero skończyłem cały maraton. Więc naprawdę długo jeździłem, z kolejnego jak później jeździłem przy Wiśle, to naprawdę były piękne widoki przy zachodzie słońca. Wy to na pewno już widzieliście, ale naprawdę całkiem nieźle to później się tam rozkręca, więc jest i będzie się działo. Słucham, przy okazji zobaczycie miejsce, które już za niecałe pół roku możecie w takim stanie tego nie zobaczyć. Mówię oczywiście o miejscu, gdzie przy ratuszy, dobrze, ale dojdziemy do tego miejsca i wtedy zaproponuję wam. No to przed nami to też, ale to będzie za jakieś jeszcze z 2 lata może tam prawdopodobnie. Tak, bo tutaj jest dłużej. Jak widzicie, ścieżki są naprawdę całkiem przyjazne. Mało ludzi jak tutaj jest, bo większość jest gdzieś w centrum chodzi, bo albo jeszcze się budzi, bo jednak 12 w niedzielę to jest naprawdę całkiem nieźle. Żebym ja wstał i już dojechał i jechał na rowerze, co nie? To nie jest takie proste. Ale udało mi się, tak? Udało, naprawdę. Byłem zdumiony z siebie, że mi się udało tak pięknie wstać, tak pięknie szybko dojechać i w ogóle, że udało mi się wstać i nagrać to. Gorzej z tym, że jak kończyłem ten maraton, to nie mogę uczyć już nogami. No. Co za dużo, to niezdrowo podobno, ale ja tego nic nie odczułem. No, będzie się teraz dużo dziać, nawet w opaczu będziemy jeździć. Przy wukatkach i przy różnych innych miejscach, więc tak. A Wisnoż wyjeżdża poza główne obszary Warszawy, dobra, no i tak. Tutaj miałem pomysł, że ewentualnie zwrócę rower przy ratuszu, ale stwierdziłem, nie, no dobra, panie, jadę dopiero 8 minut, no to jeszcze możemy sobie pojechać z pogoni. No i stwierdziłem, no dobra, no to jedziemy prosto, bo pomyślałem, że wtedy tu będzie mniej świateł. No oczywiście, zaczynam się na światłach, tak? Jak ktoś mówi, jak myślisz, a tu jest mniej świateł, to przejada szybciej. Tak, jasne, oczywiście, że nie. Kończy nam się drugi utwór z... agenta Klanka i co będzie kolejne? A, no tak. Część utworów też wam puszczam teraz z Klanka. Takich, których niekoniecznie były już wcześniej puszczane. Nie puszczałem ich tam, bo chyba nie lubiłem ich czy coś. Swoją drogą, wracając jeszcze odnosząc się do tego, co ja ostatnio robiłem. Tutaj, jak ktoś nie wie... A, uważajcie, jeszcze tak. Tutaj jesteśmy przy pętli, to się nazywa... Osiedle Górczewska się nazywa. Pęta tramwajowo-autobusowa. Autobusy jeżdżą tam na dalekobieżne takiej tam ogólnie. I tu będzie stacja metra, jak ktoś nie wie. Jak ktoś nie jest w temacie, to tu będzie stacja metra obok tego. Z tą stacją metra będą budować tak jak za jakieś koło 2 do 1,5 roku. Zaczną budować, skończą tam, no wiecie, tam plus minus dużo czasu. Ale żebyście widzieli jakby coś. Tutaj obok będziemy zaraz jakby Media Markt.
No i tak wracając do tego, ja ostatnio, nie wiem, na pewno wiecie o tym, że oglądałem Westworld. Na pewno to zauważyliście, puszczałem muzyczki. Muzyczki będą dalej z Westworldu dopuszczone, tylko tam mam dużo copyright, więc... Więc staram się tego jak najmniej robić. No i tu my właśnie zatrzymamy na tych światłach. Ale skończyłem w ten poniedziałek właśnie, w ostatni poniedziałek, drugi sezon, ostatni niestety. No i powiem wam, że takiego zakończenia to się nie spodziewałem. Po prostu tak zakręcili w ogóle w tych Westworld, to jest tak zakręcone, to jest tak Incepcja, znaczy nie, Incepcja to w filmiku się spodziewałem z tym. A tu jest tyle poziomów, schodzisz coraz niżej, to się wszystko ze sobą łączy. I jak to się rozwiązuje, to po prostu ci głowa wybucha, bo cały czas tak naprawdę nie masz parę wątków zakończonych. I naprawdę, no, fajnie byłoby, gdyby zrobili kontynuację, chociaż trochę to już jest takie naciąganie. Ale to jest serial, który mi się naprawdę podobał. Zresztą to jest, jak ja mówię, to jest serial, który poświęcają się moje oczy mu. Znaczy, jak puszczam sobie pewne utwory, tam na przykład na Avatarze też tak mam, to jak to ktoś powiedział, żeby nie ująć tego w złych słowach, moje oczy wydzielają pewną substancję. I to jest... I tylko w niektórych momentach mi się udaje takie zrobić, to jest oczywiście ze szczęścia. Ale tak... Przy takich niektórych właśnie utworach to naprawdę da się odpłynąć. Jest naprawdę... Dostałem wspaniałą właśnie ścieżkę, soundtrack. Zostaje dwupłytowy, bardzo fajny naprawdę. Jeszcze nie przesłuchałem całego. Ale cały film oglądałem, parę utworów przesłuchałem i naprawdę... Przedostatni utwór jeszcze właśnie jest tak dobije. No to jest dramat psychologiczny, ale naprawdę bardzo polecam. Jeżeli ktoś potrafi przeżyć takie rzeczy psychiczne, to tak, a ja lubię się na sobą znęczać psychicznie, więc. Więc no, no widzicie, no tak. Ogólnie ja bardzo wszystko przeżywam. Tak, jak się bardziej wczuję jakąś grę, to naprawdę później przeżywam, jak się kończy czy coś, jak na przykład skończyłem Portal 2, to tak. To po prostu przez dwa dni nie mogą do siebie dojść. Jak się okazało, że to jest wszystko koniec. Cały czas tak sobie myślę. Muszę w ogóle w Portal zagrać, może na YouTubie nawet. Nie, na YouTubie. Na YouTubie to nie gram. Muszę w Wiedźmina 3 zagrać w końcu, tak? Kupiłem dawno temu i jeszcze nie grałem. By się przydało, powiem tyle, by się przydało tak trochę. No. I przed nami dojeżdżamy do takiego magicznego węzła. To jest pod ratuszem. I ratusz bemowo. I to jest magiczne, bo nie wiem czy wiecie, ten węzeł nie ma jeszcze 5 lat. To jest taki duży, piękny węzeł tramwajowo, o widzicie go tutaj. Tramwajowo, autobusowy, wszystko tutaj jest. Ścieżki rowerowe, są perony, jest takie potrójne nawet torowisko. I to jest bardzo fajne. Niestety jest to ze środków unijnych. I tu będzie stacja metra. Tak, i to będzie jakoś wakacje nawet, albo do końca tego roku mają zacząć budować, mniej więcej jakoś wakacje, coś tam. I problem polega na tym, że ponieważ to jeszcze nie ma 5 lat, to fundusze unijne działają w ten sposób, że jeżeli wyburzasz coś, co jeszcze nie ma 5 lat, nawet jeżeli coś jest nowego jak metro, to musisz zwrócić force. I to jest trochę mniej fajne. Nie wiem jak to tam Warszawa sobie z tym poradzi, ale tu chodziło o to, bo wcześniej miała być stacja trochę w innym miejscu, ale po tym jak bardzo ludzie chcieli, no bo jednak to jest logiczne, żeby tutaj był właśnie dojść do tych wszystkich peronów tramwajowych, no to stacja została przesunięta pod skrzyżowanie, ale ruch tramwajowy zostanie całkowicie utrzymany podczas budowy. Nie wiem jak oni to zrobią, ale tak jakoś to będzie. I będą właśnie dojść do tych wszystkich peronów tramwajowych, no bardzo dobrze, ale... Ale będzie to naprawdę ciekawe, tak? Jak to zaczną robić i jak to będzie z funduszami i w ogóle... No, sprawę mamy już... Nie, to będzie prawie 4,5 km dzisiaj. O panie. To dzisiaj naprawdę przesada. Nie, no nawet coś koło 4, bo jest 3,7 już kilometra. Ja rzadko widzę, żeby coś było więcej niż 2. Tutaj mamy 3,7. No, bez przesady, tam widzę, że czasami więcej się przejedziesz. Już nie jedziesz tak bardzo po sobie. Z tego nie wiem, czy ktoś tam jeszcze pamięta. Ja mam ten nowy komputer ze sobą i naprawdę, jeżeli ktoś by chciał kupić komputer i miał więcej force oczywiście, to Huawei MateBook X Pro. Ja mam tą starszą wersję, bo w nowym roku teraz jest trochę nowsza, nie wiem, tam się zbytnio duży się nie różni od tej mojej. Ale naprawdę bateria to jest po prostu, to jest laptop, który prawie nigdy mi nie pada. Znaczy pada mi, jak już jestem przy gniazdku, tak? Ale cały dzień naprawdę na nim siedzę, czasami nawet montuję filmy, gram i nie pada.
Znaczy jak się gra, to oczywiście szybciej padnie, ale... No mój ESR już trochę batyka z nim pada. Ale w tym komputerze to naprawdę nie ma co marudzić. Tym bardziej, że ma jeszcze Quick Charge, więc szybko może go naładować, ale naprawdę to jest... To jest to. Dobrze, wracając do meritum, czyli do tego, gdzie jesteśmy. Ta trasa też jest stosunkowo nowa, bo tutaj tych torów tramwajowych nie było już dosyć niedawno. Z tego tutaj jest ta linia, tam co jest po lewo i po prawo. Jakby ktoś jechał tam tramwajem na lewo, tam jeździ linia 23, z tego co pamiętam. I to jest jedyna linia tramwajowa. My tam na pewno z Dominikiem podjedziemy sobie. I wam pokażemy, to jest jedyna linia tramwajowa, gdzie jest jeden tor w dwóch kierunkach. Nie wiem, czy wy to potraficie wyobrazić, ale w jednym, właśnie w takim miejscu jest, że w jedną i w drugą stronę są jeden tor. I efekt jest taki, że są dwa perony do jednego toru. To jest naprawdę ciekawe. O, słyszymy mój zegarek. To znaczy, że 15 minut minęło. No i minęło 15 minut. To znaczy, że za chwilę będę musiał oddać rower. No i zazwyczaj wtedy przyspieszam, ale czasami jestem zmęczony. To zależy od tego. No i właśnie to jest takie ciekawe, to jest działa w ten sposób, że na niektórych po prostu przystankach się tramwaje mijają, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe, to jest jedyne miejsce takie w Warszawie, gdzie są takie nadjeżdżą tramwaje, ale naprawdę polecam wam tam pojechać, zobaczyć jak to wygląda, to jest naprawdę ciekawe, ja jestem ciekawy jak to system tam działa, bo jakiś tam musi być przecież komputerowy system czy coś, ale naprawdę robi to wrażenie. Pętla jak pętla to już tam oczywiście normalnie działa, ale tak. Są takie magiczne miejsca w Warszawie właśnie, gdzie nawet tramwaje jeżdżą na jednych torach. Dobrze, że nie na jednej szynie. Tu w ogóle jakiś wiatr jeszcze się pędził. Tak, pamiętam jak się w ogóle zdenerwowałem w kolejnym odcinku, żeby ktoś wyprzedził, to musiałem go wyprzedzić 35 na godzinę. Nawet Udilla mnie wyprzedził jakiś liter. No ba, tak czy siak, dojeżdżamy do skrzyżowania, przy którym jest stacja Udilla, jakby ktoś nie wiedział. Ja nie wiedziałem, znaczy ja wiedziałem, ale wiem, że tutaj jest ta stacja metra, stacja Vetudillo, ale nie wiedziałem, że to tutaj jest. Znaczy byłem tutaj, ale nie skojarzyłem sobie tego, jak jechałem, widziałem tylko na mapce, że to jest. No i oczywiście standardowo, przed końcem odcinka musimy się zatrzymać na jakichś światłach, żeby... No to byłoby, co to byłoby za odcinek, gdybyśmy tak wszyscy ładnie, pięknie skończyli. No właśnie, to nie jest tak, gdyby się tak prosto z mostu wszystko poszło, nie. To nie u mnie, to nie byłoby znaczne. Z tego myślę, na koniec mamy jeden utwór, tego w ogóle nie było i od tego utworu, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaczniemy sobie kolejny odcinek, który będzie, kiedy będę mieć czas, najpóźniej we wtorek, jakby coś. O, właśnie ten utworek. No i co tu dużo mówić, ja będę już ze swojej strony dziękować. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie stać w górę. Jeżeli jesteście nowi, możecie wpłynąć z tyłu i ten dziwny dzwoneczek. No i tak, co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Natomiast ja wam tutaj dam chwilę z tym utworem i dojedźmy do stacji. Oczywiście to jest Clark. Jest taka ciekawa ta podwójna jeszcze stacja do Tudilla. No dobrze, kończymy. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!